Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie, Wasz Soul Voice. Dziękuję wszystkim za subskrypcję oraz łapki w górę. Przesyłam duży uśmiech dla tych, którzy myślą również o mnie. Mam dzisiaj bardzo ciekawy temat. Opowiem Wam dzisiaj o wodzie plazmowanej. Mam nadzieję, że słyszeliście o takiej wodzie, a jeśli nie, to dowiecie się dzisiaj dużo wspaniałych rzeczy właśnie o tej wodzie. Czym jest, kochani, taka woda plazmowana? Generalnie rzecz biorąc, bazą w ogóle wody plazmowanej jest czysta woda pobierana ze źródła. Kończanka. Pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych oraz poddana, kochani, działaniu zimnej plazmy, dzięki czemu zyskuje ona po prostu pierwotną strukturę. O idealnej harmonii i bardzo wysokiej biodostępności. Taka woda, zwana również ultralekką wodą lub wodą zdeklastrowaną, kochani, jest przedmiotem zainteresowania wielu instytutów i, powiedziałabym, jednostek badawczych. W szczególności jej właściwości zdrowotne, oczyszczające i nie tylko, i powiedzmy jeszcze nawadniające, dodałabym, są na poziomie komórkowym oraz przeciwdziałają nowotworom. Jej malutkie, uporządkowane nanocząsteczki wnikają po prostu w strukturę, natleniają komórki i wypierają z nich po prostu wolne rodniki. A jak to, kochani, się ma w ogóle? Jak działa taka woda? Wodę plazmową wytwarzamy w urządzeniu niskotemperaturowej plazmy jarzeniowej DBD. Woda jest deklastrowana, rozbijana, kochani, na malutkie cząsteczki, tak zwane nanocząsteczki. Dzięki poddaniu tej wody procesowi zimnej plazmy, w wodzie tej powstają między innymi tlen singletowy oraz wiele innych form również tlenu. Czym jest tlen singletowy, kochani? Nanocząsteczki i jakie badania w ogóle się po prostu prowadzi? Generalnie wstępna ocena, kochani, wykazuje, że mikroskopijne klastry uporządkowane i przywrócone do naturalnego porządku oraz reaktywne formy tego tlenu i tlen singletowy właśnie przenikają z łatwością poprzez każdą błonę komórki. Należy więc pogłębić badania wpływu wody plazmowej na poziomie komórkowym na organizmy właśnie żywe, w tym naprawy uszkodzonych komórek oraz odcinków DNA. Jako przedmiot badawczy należy wskazać detoksykację organizmów na poziomie jądra komórkowego. To jest usuwanie toksyn i neurotoksyn, moi drodzy. Mamy już bardzo wiele informacji tak zwanego wpływu na apoptazę komórek nowotworowych, jak również oddziaływania na wzmożony rozwój roślin, korzystnemu wpływowi na przykład na zwierzęta hodowlane również. Planowane jest także nawiązanie współpracy w tych kierunkach z innymi instytucjami. Kiedy ten rodzaj w ogóle wody zawierający między innymi tlen singletowy oraz wiele innych form tlenu dostaje się do organizmu żywego właśnie ze względu na swój nanocząsteczkowy, powiedziałabym, charakter oraz wysoki poziom wzbudzenia tlenu, powoduje tak zwane przetkanie i otwarcie mikronaczynek krwionośnych i kapilar. Dzięki temu, kochani, krew, tlen i składniki odżywcze zaczynają krążyć efektywnie w całej, powiedzmy, objętości naszego organizmu, w tym i roślin. Cechy szczególne takiej wody plazmowanej to między innymi woda plazmowana generalnie jeszcze powstaje w ściśle kontrolowanych, kochani, warunkach z wykorzystaniem urządzenia wykorzystującego zimną plazmę jarzeniową. Jest to urządzenie do wyładowań przez barierę dielektryczną. No cóż, woda plazmowa PAF Water oraz PAF Water Extreme przeznaczona, kochani, jest do badań i jest produkowana na bazie wody źródła SW10 Kończanka.
Woda w ogóle źródlana kończanka pochodzi z czasów ostatniego zlodowacenia i jest ekstremalnie czysta i pierwotna, to znaczy żywa wodą. Wolna od zanieczyszczeń tzw. przemysłowych, kochani, chemicznych i biologicznych. Jest to woda o niskiej mineralizacji, łącznie 339 mg na litr. I wyjątkowość tej wody to zawartość aż 26 mg na litr krzemionki SiO2, 10 mg na litr krzemu Si oraz 7 mg na litr O2 tlenu rozpuszczonego przy niskiej łącznej mineralizacji, co jest ponadprzeciętne na terenie Polski. Woda w ogóle źródlana kończanka jest pod stałą kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej i co roku jest badany jej skład chemiczny. Jest generalnie wodą alkaliczną o pH 7,8, nie jest napowietrzana, dzięki temu ma cechy, kochani, wody surowej i pierwotnej. Jest oczyszczana przez mechaniczny, atestowany filtr. Wodę plazmowaną nalewamy wyłącznie do szklanych jednorazowych butelek pod korek i pakujemy do kartonów. Tak opowiada o tym jej producent. Woda poddawana w ogóle jest działaniu niskotemperaturowej plazmy i posiada szereg właściwości odbiegających od właściwości standardowych, występujących po prostu w innych wodach. Przyczyną takiego zjawiska jest wielkość klastrów wody, które powstają w procesie wytwarzania wody plazmowej, które są energetyczne, stabilne i tracą, kochani, zdolność tworzenia gigaplastrów. Pod wpływem niskiej energii oddziaływania jonów, atomy z nielicznych i nieliniowych oscylacji formułują się w takie łańcuchy i wskutek tego cząsteczki stabilizują się w nowych miejscach. Prowadzi to do powstawania i rozwoju nowych metastabilnych, kochani, grup molekularnych, tak zwanych nanoklastrów. W stanie podstawowym tlen cząsteczkowy posiada dwa elektrony o przeciwnych spinach. Nigdy, to znaczy gdy dostarczana zostaje określona ilość energii, w tym na przykład w przypadku zimnej plazmy, cząsteczki tlenu ulegają wzbudzeniu. I to samo dzieje się z elektronami na orbicie, które ulegają sparowaniu. W tym przypadku właśnie spinowa liczba kwantowa będzie miała wartość równą 0. Taka wzbudzona cząsteczka tlenu nazywana jest tlenem singletowym właśnie. I ten tlen, kochani, singletowy jest bardziej, jakby tu powiedzieć, elektrofilowy i posiada lepsze właściwości utleniające od tlenu w stanie tak zwanym podstawowym. Tlen singletowy ma wpływ na metabolizm membran komórkowych i przemian biologicznych tak zwanej energii wewnętrznej komórki, czego, kochani, rezultatem jest normalizacja funkcji przeciwutleniających. Ten singletowy tlen znalazł zastosowanie w medycynie. Naukowcy pracując dla szwajcarskiego Czerwonego Krzyża stosują go do sterylizacji na przykład pobranej krwi. I to jest bardzo ciekawe. Także tak pokrótce wygląda ta woda plazmowa. Można o niej powiedzieć, że jest to, kochani, czysta woda pobierana ze źródła i o tym należy pamiętać, pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń chemicznych. No cóż, mam nadzieję, że będziecie mieli ochotę kupić taką wodę plazmową. Zostawię Wam pod spodem tego materiału różne linki do firm, które sprzedają taką wodę i będziecie mogli spróbować, czy zadziała również na nas. Bo jest bardzo dużo na internecie fantastycznych opinii dotyczących właśnie wody plazmowej. I może jeszcze powiem, co dokładnie dzieje się po takim wypiciu wody plazmowej w naszym organizmie. Kiedy ten rodzaj wody, zawierający m.in. właśnie ten tlen singletowy oraz wiele innych oczywiście form tlenu również, dostaje się do naszego organizmu, właśnie ze względu na swój nanocząsteczkowy, kochani, charakter oraz bardzo wysoki
poziom wzbudzonego tlenu powoduje przetkanie tak zwane i otwarcie mikronaczynek krwionośnych i kapilarów. Dzięki temu, kochani, krew, tlen i te składniki odżywcze zaczynają krążyć efektywniej w całej objętości naszego organizmu. I wszystkie organy wtedy zostają odżywione, zostają ukrwione, natlenione i skutecznie, powiedziałabym, oczyszczone z produktów przemiany materii. Nasz organizm zaczyna samodzielnie się regenerować. Następuje tak zwana wymiana ciężkiej wody w organizmie na wodę ultralekką o tak zwanej czystej matrycy. I właśnie, kochani, dzięki temu następuje poprawa komunikacji neuronowej naszego mózgu z organami naszego ciała. Zanikają wszelkie stany zapalne w organizmie i lokalne toksemie. Poprawia się, kochani, do tego ukrwienie w wątrobie, co jest bardzo ważne. I co mogę jeszcze dodać? W ukrwienie nerek, śledziony, również trzustki także. A w ogóle cały organizm zaczyna funkcjonować na wysokim i efektywnym tak zwanym poziomie. I stabilizuje się wtedy również proces produkcji hormonów i enzymów. Dzięki właśnie temu, kochani, poprawia się w całości funkcjonowanie naszego organizmu, który zyskuje, no jakby tu powiedzieć, siły witalne do skutecznej autoterapii. I czyż to nie jest fenomenalne? Także strasznie Was zachęcam do wypicia i spróbowania takiej wody. Szczególne cechy, powiedziałabym, powstają w ściśle kontrolowanych warunkach takiej wody, z wykorzystaniem właśnie tej zimnej plazmy i służą do tego takie specjalne urządzenia do władowań przez tak zwaną barierę dielektryczną. To tak jeszcze pokrótce. I ta woda cudowna, plazmowa, jest produkowana właśnie na bazie wody ze źródła i to też wydaje mi się istotne. Przez to jest bardzo czysta, klarowna, no i w ogóle niesamowita. Nic ująć, nic dodać. W ogóle wodę plazmową najlepiej przechowywać w szklanych butelkach i nalewać do szklanych butelek. To jest bardzo ważne. Jeszcze tak na marginesie. Woda w ogóle poddawana działaniu niskotemperaturowej plazmy posiada szereg właściwości, kochani, odbiegających od właściwości takich standardowych wód, czyli takiej zwykłej naszej wody. Przyczyną tego zjawiska jest w ogóle wielkość jej klastrów, to znaczy tej wody klastrów, powstających w procesie wytwarzania właśnie tej wody plazmowej, które są energetycznie stabilne, kochani, i tracą w ogóle zdolność tworzenia gigaplastrów. Pod wpływem niskiej energii oddziaływania w ogóle jonów, atomy z nieliniowych oscylacji formują się, kochani, w takie łańcuchy i wskutek tego cząsteczki stabilizują się w nowych miejscach. I właśnie to, kochani, prowadzi do powstawania i rozwoju nowych metastabilnych grup molekularnych, tak zwanych nanoklastrów. No cóż, w stanie podstawowym tlen cząsteczkowy, jeszcze mogę Wam powiedzieć, posiada dwa elektrony o przeciwnych spinach. Gdy dostarczona zostaje określona ilość energii, w tym przypadku z zimnej plazmy oczywiście, cząsteczki tlenu ulegają tak zwanemu wzbudzeniu. To samo dzieje się z kolei z elektronami na orbicie, które ulegają sparowaniu. W tym przypadku spinowa liczba, kochani, kwantowa będzie miała wartość równą właśnie 0. I takie wzbudzenia, czy tak wzbudzona, powiedziałabym, cząsteczka tlenu nazywana jest tlenem singletowym. Także chyba, kochani, już Wam powiedziałam wszystko i podsumowałam. Ten tlen właśnie znalazł zastosowanie w medycynie i to jest fenomenalne. I wiele naukowców obecnie pracuje dalej nad tymi badaniami i tą wodą. Można powiedzieć, że
Obecnie jest stosunkowo nowe podejście do wykorzystania wody plazmowej właśnie do celów leczniczych i okazuje się jednak, że zbierane informacje zwrotne od wielu osób, które zdecydowały się na stosowanie takiej wody, dają fantastyczne opinie, dlatego serdecznie Wam polecam wodę plazmową, więcej dowiecie się na internecie. Przesyłam uściski, buziaczki, bądźcie zdrowi, dbajcie o swoją wodę w Waszym domu, bo to jest podstawa. Pa!